W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Franciszka Dioniznego Kniaźnina w Puławach rozpoczęła się i będzie trwała przez niemal tydzień sesja naukowa zatytułowana Człowiek – istota dobra, prawa i piękna, która według założeń organizatorów ma na celu przedstawić uczniom zespołu szkół wieloaspektowość istoty ludzkiej, ukazać człowieka jako złożony organizm, pełen sprzeczności i różnic, a jednocześnie piękny i wyjątkowy. Przez najbliższe 5 dni uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach, w wykładach, w spotkaniach, w wyjazdach, wycieczkach, lekcjach, podczas których będą pochylać się nad człowiekiem, istotą człowieczeństwa oraz powyższymi zagadnieniami i będą próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, kim jest człowiek dobry, kim jest człowiek piękny, prawy, czy będąc człowiekiem dobrym jest się jednocześnie od razu pięknym, czy jak się czyni dobro i mówi prawdę, to zawsze czyni się to, mówiąc piękne słowa. Te oraz inne pytania natury bardziej filozoficznej lub mniej będą skłaniały uczniów do poznania człowieka z każdej możliwej strony w czasie tego tygodnia. I dzisiejsze spotkanie jest inauguracją, podczas którego uczniowie, działając różnymi metodami, łącznie z metodami aktywizującymi, mogą uczestniczyć w spotkaniu o tej tematyce już od samego jej rozpoczęcia. Finałowym wydarzeniem, które zwieńczy całotygodniowy cykl aktywności w szkole, będzie mecz charytatywny w piłkę ręczną, który odbędzie się w najbliższy piątek w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Partyzantów. Podczas tego niecodziennego spotkania szczypiorniści, obecnie uczący się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Franciszka Dionizego Kniaźnina, zmierzą się z absolwentami szkoły. Dochód z biletów cegiełek na mecz oraz loterii fantowej, która odbędzie się w przerwie, będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?